Od bracia i siostry, jeśli uświadomimy sobie, że z tego, co nas jeszcze czeka w przyszłości, najbardziej pewna jest śmierć. Jeśli do tego uznamy, że moment śmierci niejako determinuje kształt naszej wdzięczności, to chyba nie ma w życiu ważniejszej sprawy, jak dobrze umrzeć. Ale co to znaczy dobrze umrzeć? Czy to znaczy umrzeć późno? Bezboleśnie? Bezstresowo? Spróbujemy z tym pytaniem podejść do Chrystusa. Jego odpowiedź może się niektórym wydawać szokująca. Kto miłuje swoje życie w tym sensie, że będzie je przesadnie oszczędzał, traci je. A ten, kto potrafi do swego życia zachować właściwy dystans potrafi nim właściwie Zadysponować, ten zachowa je na życie wieczne. Krótko mówiąc, w rozumieniu Pana Jezusa, dobra śmierć to śmierć kreatywna, twórcza. I nie jest to tylko jakaś poetycka metafora, lecz rzeczywistość. Jeżeli ziarno pszenicy wpadł w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Można sobie wyobrazić dwa zupełnie różne umierania ziarna. Teoretycznie szybciej umiera ziarno, które kiełkuje, ale właśnie dzięki temu, w którym czasie przynosi plon obfity. I praktycznie pomoże żyje dalej w swoich owocach. Gdyby, gdyby Dajemy na to z jakąś egoistycznych powodów, nie chciało kiełkować, chcąc sobie ocalić, to i tak śmierć nie uniknie. Być może w ziemi poleży trochę dłużej, ale umrze śmiercią złą, bo bezowocną, bezsensowną. Przed takim umieraniem Chrystus chciałby nas uchronić. Za świętym Janem, ewangelistą, chciałoby się dodać to powiedzenie, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na jednym z obrazów przedstawiono zamyślonego człowieka, który składając zniszczone ciężką pracą ręce, wpatrując się w zapaloną świecę i napis: W służbie bliźnim spalam się. To zapewne. Nie przypadek, że w symbolice chrześcijańskiej, chrześcijańskiej świeca zajmuje tak ważne miejsce. Od chwili sztu przypomina nam, o jakie umieranie tu chodzi. Coś w nas musi umierać. Wosk symbol tego, co w człowieku cielesne, aby coś mogło żyć. Płomień symbol tego, co w człowieku jest z ducha. Co owocuje na życie wieczne. Sprawdzonym sposobem dobrego umierania, czyli sensownego spalania się z myślą o innych, jest służba. A służba to nic innego jak właśnie miłość pisana prozą. Taka miłość jest wymagająca, trudna. Często po błocie chodzi, a nawet jej plują w twarz. Gdy jednak wpisuje się w życie i śmierć Jezusa Chrystusa. Zaczyna zbawiać, a ja, gdy zostanę na ziemię wymieszony, przyciągnę wszystkich do siebie.